Ksiądz Mariusz Bakalarz, czyli rzecznik archidiecezji częstochowskiej, ma wielki problem z prezerwatywami oraz innymi akcesoriami erotycznymi, które można kupić przy kasie na stacji benzynowej. Stojaki zwykle są obficie zapełnione zróżnicowanym asortymentem i okazuje się, że działają na katolickich księży jak płachta na byka. Każdy, kto odwiedza stację Orlen, wie, że przy kasach znajdują się tam stojaki z prezerwatywami. Są one obficie zapełnione różnego rodzaju asortymentem erotycznym. Najprawdopodobniej jest jakieś uzasadnienie biznesowe dla faktu, że włodarze stacji umieszczają prezerwatywy akurat w miejscu, w którym płacimy za paliwo i finalizujemy pozostałe zakupy. Ksiądz atakuje prezerwatywy na Orlenie. Na stację Orlen wybrał się ksiądz w Częstochowy Mariusz Bakalarz, który publicznie reklamuje się jako ksiądz, człowiek i Polak. Ogłosił, że tankuje swój pojazd tylko na stacjach Orlen, ale tym razem postanowił zaapelować do rzecznika koncernu paliwowego. Tankuję tylko na stacjach Orlenu, ale rażą mnie stojaki z prezerwatywami i różnymi akcesoriami umieszczone tuż przy kasach, oburzył się ksiądz Mariusz. Ksiądz twierdzi, że prezerwatywy oraz inne akcesoria erotyczne znajdują się za blisko słodyczy. Umieszczone są tuż przy kasach, gdzie często stoją dzieci wybierające słodycze, hot dogi lub czekające na rodziców płacących za paliwo, podkreślił ksiądz. Czego domaga się KS Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej? Najprawdopodobniej życzyłby sobie, aby prezerwatywy i inne akcesoria erotyczne w ogóle nie były dostępne w sprzedaży na stacjach benzynowych lub przynajmniej były absolutnie wyłączone z widoku. Kościół katolicki i prezerwatywy. Dla kleru prezerwatywy od zawsze były tematem bardzo kontrowersyjnym i odpychającym. Duchowni zalecają wiernym stosowanie naturalnej antykoncepcji, która jest jednak bardzo zawodna i jest powodem licznych nieplanowanych ciąż. Co ciekawe, w rozumieniu chrześcijańskiej etyki seksualnej, prezerwatywa nie ma nic wspólnego z realnie szczęśliwym współżyciem. Używanie prezerwatyw jest wprost uznawane za czyn niemoralny, bowiem według katolickich zasad, każdy stosunek, nawet w przypadku niepłodnego okresu kobiety, powinien być otwarty na życie. Stąd między innymi sprzeciw Kościoła, w tym papieża Jana Pawła II, wobec prezerwatyw, które miały pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania epidemii HIV w Afryce.